Raz. Tak, weź teraz szczoteczkę troszkę tu poobmiataj. Mateusz. Kurwa, to człowiek się nie nauczy, nigdy nie, bo włączy tu kamerę, pójdzie, coś z tego, że on mi pracuje. Dobra. Wyciś też. Nie wiem, zmień to gdzieś dalej, to tutaj, bo to nie jest moje. To wstaw do tej skrzynki. Co? Raz. No tak, to zależy jaki tam wybieramy. Klaudia! Gdzie jest Klaudia? Prowadzi wywiad. Prowadzi wywiad. Mogę tą wodę, nie? No, okay. Mogę. Ty. Na człowieka chociaż. Idziemy pływać. Ale już do końca wyjazdu nie chcę mieć maszynę, okej? Gdzieś był. Opa. Co było? Weź podnieś. Ładowany. Ale obiecuję? Tego. Palwaka. Leży tutaj. Jak nic. O, tylko żeby się... Ale mamy, a tam w środek jak to tam się... Dobra, nie, no dobra, 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 no d
Piasek jest największym modlcem. Co to jest za mikrofon w ogóle, bo miałem zapytać. Czemu on jest taki zbajeżony? Co? Czemu on jest taki zbajeżony? Nie jest zbajeżony, to jest mikrofon. Zbajeżony. A zbajeżony? Nie, bo to jest jakiś szeroko łapiący, nie? Że otoczenie całe. No, wysysa głos. Z tego ja to tak kolokwialnie. Dobra. Dobra, muszę. No to zapraszamy do kontaktu. To jest to naprawdę bardzo fajne. To jest alternatywa na to, żeby sobie. Właśnie wiem o tym, chcę temu zaradzić. Dwa głośniki po stronę. Jeszcze raz powiedz. No bo te dwa głośniki są puszczone, tego co się działają. Teraz wszystko jest dostrojone i będzie wszystko gotowe. Obecnie ty to. Nie, o ty jest za musimy stanąć od nich, żeby nie sprzeżało. Mamy długi kabel. Jak mamy długi kabel, to możemy mówić. Tak? Już, kochanie. Ja poproszę deskę. Możesz nie, ale przekręć tu kamerę na nie. Jedna deseczka, dwie deseczki. I kochajcie, Tereski. Jedna, raz. Damy ten rolak tutaj kawałeczek dalej, czy nie? Czy nie można go przesunąć, Mateusz? Damy radę. Na fanpage'a. Żeby ludzie widzieli, że my tutaj jesteśmy. Specjalnie dla nich. Tak? Dobrze. Klaudia! Jestem! To robisz ten artykuł, bo ktoś mi wszedł na niego. No, mam! No to wstaw tego linka. Jest na, wejdź na YouTube. Dobra, już posiadam go. No jestem na YouTube. No i jest tam stream. Przejmij go, przeklej go i wklej go. Transmisja nasza. Dobra, zostaw go, wyjdź albo spróbuj. No dobra, nic nie klika w tym momencie. Przejmij. Uważajcie na te kable, uważajcie. Patrzcie tam na tu. Nie, to nie jest. Hej, tam też przytrzymać to. Tam trzymaj, co? Pisz mi pomóż swoje rolapa. Dobra. Tak proszę, jak było, czyli wersję w uśmiechu. Poczekaj chwilę, jeszcze sekundę. O, taka mała estetyka. Jeśli 6.
I chyba wystarczyło. Najpierw musimy sprawdzić zdjęcie, że chwileczkę się z Państwem przywitamy, już tak zupełnie oficjalnie, tutaj tak na szybko o brzegu. Tak, rzucaj to. Ja już z tego wychodzę, bo muszę, nie mogę obciągnąć internetu. No to dobrze, już jesteśmy zwarci gotowi. Witamy, halo, 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 Kołobrzeg! Jesteście z nami, tak jest. Piękna pogoda, słuchajcie, tutaj w Kołobrzegu. Cieszymy się, że zaszczyciliście nas tak licznie tutaj na plaży Kołobrzegu, bo już minęliśmy Świnoujście i Rewal, Międzyzdroje, aż w końcu stacja Kołobrzeg. Tak się cieszę. Słuchajcie, w Warszawie burze. Przesuń się, przesuń. W Warszawie burze, ale burze nie są nam groźne, bo razem ze mną, a ja się nazywam Jarosław Filmer, może tak się przedstawię, żeby nie było jakiś tutaj tak. A ze mną, proszę Państwa, moja serdeczna koleżanka po faku, moja serdeczna, ukochana krajanka. No, chyba nie muszę przedstawiać, pogodynka programu drugiego Telewizji Polskiej. Wielkie brawa, Aleksandra Kostka! Olu, za chwileczkę przekażę Ci władzę. Dzisiaj władzą nie jest pilot od telewizora, jak to większość mężczyzn w domostwach polskich powiada, ale właśnie w naszej pracy, w szczególności mikrofon chyba. Prawda, Olu? Dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie do wspierania właśnie, no, dlaczego tutaj, proszę Państwa, jesteśmy? Jesteśmy tutaj dlatego, bo już do nas się zbliża. Mamy takie informacje, przynajmniej wobec, że zbliża się do nas Krzysztof Drabik. Cały prowodor tego zamieszania, prawda? Inicjator, pomysłodawca, fundator, człowiek orkiestra, człowiek renesansu, ale przede wszystkim barman przez duże P, mistrz świata barmanów, oczywiście Azji, Europy, trzykrotny mistrz Polski, który żongluje butelkami, proszę Państwa, wzdłuż całej linii polskiego Bałtyku, czyli 500 km, 47 miejscowości, 10 dni i 10 nietuzinkowych osobowości telewizyjnych. Tak, a cel jest, proszę Państwa, szczytny, bo charytatywy zbieramy, podobnie jak w roku ubiegłym, w tym plażowym ultramaratonie gwiazd, który pomaga na rzecz dzieci tych, które zostały poszkodowane w wypadkach podczas wakacji, zarówno na wodą, jak i na lądzie, proszę Państwa. Gdyby to fundacja zebrała 30 tysięcy złotych, które zasiło po to fundacji, to mogliśmy pomóc naprawdę wielu osobom, w tym 7-letniej Zuzi, która ucierpiała w pożarze. Fundacja zakupiła specjalistyczną kombinezę, dzięki któremu Zuzia wracała do pełni sił fizycznych i oczywiście rano się szybko goiło. W tym roku cel jest taki sam, mamy nadzieję, że serca Państwa otworzą i dzięki dużemu zaangażowaniu. Tutaj, na prawie brzegu, ten Kołobrzeg przyjdzie do Pisarii, będzie jedynym miastem na naszej mapie, bo 17 sierpnia kończymy naszą przygodę w Gdańsku. Będziemy Państwa miło i ciepło wspominać. A teraz proszę Państwa, podzielamy Aleksandra Kostka i troszeczkę. Uwaga, Kołobrzeska prognoza pogody. Dzień dobry Państwu. Ja prosto z podania na śniadanie i z wieczornej panoramy jeszcze musiałam zrobić wczorajszy dyżur, żeby przyjechać do Państwa. Dzisiaj rano, jak jechałam, była tak ogromna burza, był taki naprawdę nawałnica, można powiedzieć, w trakcie jak jechałam do Was. I chciałam przekazać dla Państwa bardzo ważną informację. Tutaj, na Pomorzu Zachodnim, tylko tutaj nie pada. Naprawdę, na pozostałym obszarze mamy dzisiaj dużo chmur, mamy bardzo gwałtowne burze, mamy bardzo niespokojną i dynamiczną pogodę. No i macie troszeczkę chłodniej, bo jest 23-24 stopnie, a na wschodzie mamy 35 i dlatego właśnie różnica między tymi temperaturami powoduje bardzo dużą ilość burz i bardzo groźnych zjawisk atmosferycznych. Tutaj nie ma szans na burze, tutaj nie ma szans na żaden deszcz. Dzisiaj mamy bardzo dobrą pogodę, więc z dedykacją dla wszystkich wypoczywających w Kołobrzegu informacje od synoptyków z pierwszej ręki, z dobrego źródła. Macie naprawdę fantastyczny dzień i ten dzień jest zadedykowany Krzysztofowi Drabikowi, który już niedawno pojawi się tutaj. On, proszę Państwa, naprawdę zgłosił się do mnie po prognozę pogody na cały ten właśnie maraton i na całą akcję. I mówi tak, Olu. Słoneczko, proszę, to było fajnie, że było słoneczko, a dzisiaj mówi, Olu, zabierz mi to słońce, już tyle dni mi tak pali po karku. No więc ja dla niego z dedykacją, proszę się nie denerwować, jeżeli się trochę jutro zmieni pogoda, bo ja muszę trochę pomóc tej akcji, więc mam na to wpływ poniekąd. Drodzy Państwo, oczywiście mówię poniekąd, bo wiadomo, że wszystko w rękach tak naprawdę, no, góry, jak to nie chodzi. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby otworzyć własne serca,
aby pomagać i jeszcze raz pomagać. Ja ze swojej strony mówię specjalnie, przyjechałam właśnie do Warszawy w tym celu, aby Państwa również zachęcić do tej wspaniałej akcji. Mamy wolontariuszy, mamy takie puszki, Fundacja Dzieciom, to rekord. Pomaga. Rekord Krzysztofa Drabika jest dzisiaj z pewnością ważnym elementem, ale ten element również może być wzbogacony w postaci Państwa rekordu, w postaci Państwa dołączenia się. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. No i właśnie. Niech nam Państwo pomogą. I teraz właśnie, niech to będzie teraz piękny wywiad. Jarko, ci oddaję głos, to możesz mi teraz wiesz, tylko przekazać na chwileczkę władzę. Dziękujemy. Ale władzę trzeba się dzielić, w szczególności teraz. Dziękujemy. Obu skarbniku kochana moja, te śliczna perełka, dzięki której my możemy tutaj naprawdę cieszyć się tym pięknym słońcem, uśmiechami na twarzy i tak dalej, i tak dalej. To, o czym pięknie wspomniałaś, aby wszystkich zaaktywizować Państwa i zaprosić do wspólnej, jednej wielkiej zabawy, niczym jedna wielka rodzina, by również i Państwo wytyczyli swój indywidualny rekord na polskim wybrzeżem, razem z Krzysztofem Drabikiem, który cały czas do nas zmierza. Czy ktoś tutaj z ekipy wie już, gdzie Krzysiu jest? A to już wiemy, czy nie wiemy? Jesteśmy na linii, czekamy na wszelkie szczegóły informacji, więc zostańcie kochani z nami, bo dzisiaj atrakcji co nie miara, również fantastyczne konkursy z nagrodami ONU. Dla tych wszystkich, którzy otworzą swoje serca i wesprzą oczywiście fundację nas, tutaj Twój Rekord pomaga na rzecz dzieci i wrzucą symboliczną złotówkę, no może nawet grosz, bo grosz do grosza, a będzie kokosza. Tak jest, proszę Państwa, nie zmuszamy, ale naprawdę warto, bo Olu, wiesz, ja Ci powiem tak, dobro zawsze popłaca. Ja już wielokrotnie w swoim życiu się przekonałem, że jeżeli komuś pomogłem, to dobro do mnie wróciło z podwojoną albo potrojoną siłą i szczerze nie żałuję. Fenomenalna akcja i fenomenalne jest to, że możemy pomagać i cieszyć się szczęściem. Ktoś by powiedział, proszę Państwa, że jesteśmy tutaj z Olą po to, że przyjechaliśmy z Warszawy po to, żeby tutaj propagować jakieś, nie wiem, jakieś komercyjne działania. Nic z tych rzeczy, kochani. Obecność osób takich jak Ola i ja ma na celu zaktywizować Państwa, pokazać Państwu, że z uśmiechem na twarzy można również w zgiełku kariery zawodowej i pracy oderwać się choć na chwilę. Właśnie, piękne słowo, ten czas, którego nam wszystkim w dzisiejszych czasach zaczyna brakować, tak. Że można, proszę Państwa, zaktywizować się, że można zaangażować się w piękne akcje, bo nigdy nie wiemy, co nas w życiu czeka. A może, kto wie, taka fundacja, chociaż nikomu nie życzę, będzie właśnie pomagała Państwa dzieciom. Czego oczywiście nie życzymy, bo życzymy dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, pogody ducha i to, żeby każdy był szczęśliwy, bo to jest najważniejsze. Olu, pierwsze pytanie do Ciebie kieruję, uwaga. O pogodzie porozmawialiśmy już o puszkach, właśnie a propos tych puszek. Bo tak ten temat gdzieś się tutaj przewija, ale nie był jakoś za bardzo tutaj przez nas napomknięty. Puszki, proszę Państwa, puszki mają nasi wolontariusze. Wolontariusze są w takich białych t-shirtach obrędowanych w logotyp fundacji naszych partnerów. Wolontariusze napomachają teraz, proszę. Wbrew pozorom nie mają, proszę Państwa, niebieskich ani białych czapeczek jak smerfy, ale czerwone po to, żebyście ich właśnie Państwo zauważyli wśród tłumu na plaży i zachęcamy do... Już malutka księżniczka wróciła. Nie powiemy ile, to tajemnica. Dziękujemy. Proszę, jak miło. Ola, widziałeś? Ty to jednak potrafisz zachęcić ludzi. Bardzo gorąco zapraszamy. Tych puszek mamy kilkanaście, prawda Jarku? Kilkanaście, dokładnie 20 parę. A ile tych 20 parę? Chyba 20-25. O ile mnie pamięć nie zawodzi, a do 25 jeszcze w szkole mnie nauczyli liczyć. Kochani, no i oczywiście w tych puszkach jeszcze jest dosyć sporo miejsca. Ja tak widzę, że gdzieś mam jedną, może piątą. Więc jakby ktoś chciał coś dorzucić, to serdecznie zapraszamy. O, proszę bardzo. I kolejna pani, dziękujemy bardzo. Bierzcie przykład z tych pięknych, niesamowitych młodych ludzi, proszę Państwa. Zachęcamy naprawdę Olu. Drodzy Państwo, to jest akcja, która jest na terenie całego wybrzeża. Jeżeli Państwo wypoczywają w Kołobrzegu, no to naprawdę macie szczęście, że jesteśmy właśnie tutaj pod nosem, tak mówiąc kolokwialnie, bo jesteśmy w różnych miejscach, no i mamy nadzieję, że Wasze serca dzisiaj zostaną otwarte właśnie dla potrzebujących. Oczywiście zgadza się w 100%. Bardzo bym potrzebował jakiegoś asystenta. Panie Sosna, bo mamy takiego fantastycznego człowieka, który dowodzi tutaj naszymi wolontariuszami. A kryptonim artystyczny ma Sosna, nie powiem ksywa, bo to brzydko brzmi, ale kryptonim artystyczny, gdybyś mógł oddelegować jakiegoś asystenta, który nam pomoże rozdać na przykład piłeczki, to będą takie w konkursie nagrody. Dzieci mamy tutaj troszeczkę, więc zaraz się pobawimy, porzucamy, żeby nie było. Bardzo, Sosna, czy Świerk, niech będzie Sosna, bo to bardziej pasuje do takiego frażingu. Onu, za chwilę będziemy mieli asystentkę, dobrze, asystentka już tutaj. Dziękujemy oczywiście za datki. Uważaj, żebyś mi żaden
żadnego kamera. Wiem. Dobrze, to poprosimy tak. Jak dziewczyny, idzie wszystko? Ale dlaczego? Nie, proszę bardzo, niech tutaj to będą. Znaczy, żebyście... O, teraz tak. Jedno pytanie, czy jedno ja. Pobawimy się w takiej konfortunie troszeczkę, dobrze? A to na pewno nam dobrze wyjdzie. No. A zresztą o czym mówimy, czy na pewno? No musi wyjść. Halo? Oczywiście, że tak. Jeszcze chyba nie ma, nie wiem, nic nie wiemy. Na razie czekajcie. Pytanie nie będą trudne, proszę Państwa, naprawdę. Poprosimy kilku ochotników za chwilę, ale to za chwileczkę. Olu, ty wybierzesz. Uwaga, uwaga, kable. Ja myślę, że może inaczej, może zadamy pytanie, a kto zna odpowiedź, po prostu niech się zgłosi i w tym momencie otrzyma może nagrodę. Wszyscy wtedy podniosą ręce i co zrobimy? No i wtedy zobaczymy, kto zrobi to pierwszy. Aż ty cwana jesteś. No dobrze, i tak, i z nami jest koleżanka, która się nazywa? Michelle. Jak po raz pierwszy Michelle zobaczyłem, mówię, że to serdeczna kobieta jest. To się jeszcze ma diastemę, że... A to tylko serdeczni ludzie mają, naprawdę. Michelle, ale nie Obama, żeby Państwo nie mylić, Michelle, lat X. Panowie, jeżeli chcecie, to zachęcamy, żeby poznać Michelle, jest bardzo atrakcyjną piękną kobietą. To nie wybory Miss Polski, ale Fundacja Twój Rekord pomaga Krzysztofa Grabika. I zaczynamy. Mamy piłeczki jak w totalizatorze sportowym. Wow, czuję się jak mój przyjaciel Lisiu Rębiszewski. Mamy piłeczki jak w totalizatorze sportowym. Przepiękne, fajne, takie odstresowujące, bym powiedział, prawda? O, no ty już tutaj mi poleciłaś, bo jak jechaliśmy tutaj, to troszeczkę mnie nerwy brały. One są naprawdę bardzo dobre, słuchajcie, żeby właśnie tak się rozstresować, mówiąc bezpośrednio. Poprosimy też drugą panią, albo jeszcze jednego wolontariusza z naklejkami. Panie Sosna, nie śpimy. Jeszcze wolontariusza z naklejkami, bo też warto by było, żeby jakieś naklejki były, prawda? Jakiś element, żebyśmy wiedzieli, że to nasi ludzie, którzy wygrali tutaj, też otworzyli sobie serduszka. Takich rzeczy się nie robi w 5 sekund. Dla mnie jest najważniejszy ten, z którym może być, aż mam dupę. Zapraszamy Ciebie tutaj, kochana, z tymi naklejkami. Ulotki też się przydadzą. A co, poczytacie trochę. Jak to się w szkole nie chciało czytać, ale, to żeby poczytać ulotkę. Ale ulotkę ty i ja. I słuchajcie, bo jeszcze Natalia Zawrzycka, gwiazda Barw Szczęścia, jeszcze spotka się z nami, no może nie tutaj, ale Anka Julia Jujka, znana wszystkim doskonale z programu Got to Dance, tylko taniec w telewizji Polsat. I oczywiście Marek Włodarczyk. Marek Włodarczyk i nie tylko, prawda? Ale odnośnie Marka się zatrzymajmy, bo Ola miała, słuchajcie, nawet epizod. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, ale Aleksandra również jest aktorką. O tak, zdarzyło mi się skończyć studia aktorskie i wylądowałam w serialu pod tytułem Pogoda. Wczoraj był odcinek 5948, a jutro będzie 5949. Pytanie na śniadanie. Serdecznie zapraszam już jutro w dwójeczce. To prawie jak szansa na sukces, bo mawiają ludzie, że koniec świata będzie wtedy, kiedy już nie będą emitować w telewizji szansy na sukces. Szansa na sukces? No jak? Możesz nie obejrzeć 100 odcinków i wiesz dalej, o co chodzi. To piękne, to trzeba mieć łeb. No dobrze, kochani, mamy naklejeczki, mamy nasze piękne wolontariuszki, które już są zwarte i gotowe, więc uwaga. Do pierwszego pytania potrzebujemy, no może zrobimy tak, żeby było sprawiedliwie, i jednego pana, i jedną panią. Ona wybiera. Czy ktoś jest chętny, może tak zacznijmy od tego. Czy ktoś jest chętny z Państwa? Jak widzę tutaj, że tutaj mama podpowiada chłopakom, a to ja zapraszam mamę. O, mamy, witamy serdecznie. Mama chyba ma na imię Dorota, nie wiem, zgaduję. A jak nie, to dostanę po buzi. Pięknie, pani Ania, no to Ania z Zielonego Wzgórza jest dzisiaj z nami. Szczęśliwa mama dwójki, trójki dzieci? Dwójki, bliźniaki, Oskar i Kuba. Kuba, słuchajcie, taką mamę mieć to nie lada wyczyni skarb. Prawda, dobrze, i zadajmy pierwsze pytanie, a pierwsze pytanie zada Ola. Olu, jakie to będzie pytanie? No to była przed sekundką prognoza pogody dla Kołobrzegu, więc jaką temperaturę powiedziałam pani Aniu dla Kołobrzegu i jaka prognoza jest na dzisiaj? Co prawda nie słyszałam, ale myślę, że jakieś 25 stopni i piękne słońce. I piękna brawa! No to teraz pani Aniu, wygrała pani, uwaga, i teraz tak, poprosimy. Piłeczka, raz. Nie. Jeszcze raz piłeczka, bo mamy dwójkę dzieci. I jeszcze dla pani Ani, bo pani Ania też jest dużą dziewczynką, tak? I poprosimy naklejeczki. Dobrze. I wolontariuszkę też prosimy, aby nakleiła. Nie wiem, czy tutaj dzieciątka mają coś, żeby gdzieś nakleić? Na czapeczki. Proszę bardzo. Orzełka nie mamy, ale serduszka mamy. To chyba nawet lepsze. Pani Aniu, dziękujemy i zachęcamy do wspierania. Mam nadzieję, że jeszcze pani od nas nie ucieka. Na pewno nie. Idziemy na latarnię, zaraz wrócimy z powrotem. Dobrze, ale nie tak szybko. A jak tam już pani nie będzie, a jak już tam pani będzie na górze, to proszę o pomyśleć. Dobrze, będę machać. Dziękujemy. Wielkie brawa dla pani Ani.
O, no jak już tu idzie, słuchaj, dobrze, to lotujemy dalej. Uwaga, i teraz jakiegoś pana poprosimy. Kto chętny? No wszyscy są chętni, Jarku, tylko każdy się wstydzi. Ale tutaj po mojej prawej stronie taki pan okularki ma na czole podniesione. Ja zapraszam pana serdecznie. No. O, no ty to potrafisz, a jak... Słuchaj, ja bym poprosił, to nikt by nie przyszedł, a tylko ci, wiesz. Tutaj przywitaj się, proszę pana. Zapraszamy. Jakieś imię możemy prosić? Pan Marek. Dobrze, panie Marku. O, to jest pan jak Marek Badawczy. Proszę, jak to tutaj go widzicie? Dobrze, panie Marku. No to pytanie musi paść. Ona gotowa? Teraz ty zadajesz pytanie. Proszę, czy wejdziesz jeszcze raz? No. No dobrze, proszę pana. Tak mi się bym prosił, bo tutaj coś nas ściąga i to ostro. Nie, nie, nie będzie trudne, proszę pana. Jest pan osobą spostrzegawczą. Myślę, że tak. Dobrze. No to proszę pana. W logotypie Fundacji Twój Rekord Pomaga znajduje się taki, jakby to właśnie nazwać, prawda, taki, nie to posążek, nie do tego, tak jak mamy w rekordach Guinnessa, a nad tym posążkiem, czy nad tym takim, prawda? Ciekawe, co jest nad tym posążkiem, brzmi pytanie. No właśnie, co jest? Duszko. A panu puka wykwietacza? Tak. No to jak puka, to nie może być inaczej. Wielkie brawa dla pana Marka i proszę, proszę uprzejmie, jedna kuleczka. I jedna naklejeczka. Pytanie nie było trudne. Wiedziałem, że pan jest spostrzegawczy. Od razu. Bardzo chętnie. A dzisiaj sam z małżonką, z dziećmi? Z małżonką jest. Szczęśliwy dziadek? Tak. To gratulujemy. Nic piękniejszego w życiu chyba nie jest. Wiedział, nie? Skąd wiedział ten prowadzący? Po uśmiechu, Olu, po uśmiechu. Dziękujemy panie Marku. Miłego dnia życzymy. Cieszymy się, że pan jest razem z nami. No dobrze, no to przechodzimy do kolejnego pytania, bo tych chwileczek jeszcze troszeczkę mamy. I czekamy na Krzysia. Mamy jakieś informacje, gdzie Krzysiu jest? Czy ktoś ma jakieś informacje? Nie ma żadnych informacji. Nie, wszyscy. Witam państwa. No, my tutaj ciężko pracujemy, a oni się pierniczają, za przeproszenie. No dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania i wybiera teraz Ola. No właśnie chciałam powiedzieć, że skoro ja wybrałam już dwie osoby do konkursu, to teraz daję ci szansę, Jarku, i ciekawe, czy na twoje zawołanie ktoś dla ciebie. Chciałem ciebie wyrobić, no zobacz, nie udało się. No, nie udało się, proszę państwa. Dobrze, to ja poproszę teraz tak. Pani tutaj rozmawia przez telefon, więc chyba raczej nie podejdzie. Ale rozumiem, że pani mówi o twoim rekordzie, to bardzo się cieszymy, że ktoś tutaj jeszcze przyjdzie, raz będzie wspierał. Dobrze, tutaj była pani Ania, tu był pan Marek, ale uważam, że pani w takim pięknym, turkusowym kolorze, idealnie wkomponowującym się w nasz logotyp i w nasze oczywiście banery. Pani w okularach, mogę panią prosić? Tutaj na wprost mnie. Jest. Jest, udało się. No nic, no nic, tylko podrywać muszę, no. Dobrze, i poproszę panią tak blisko, żeby tutaj nie... Nie sprzężało nam, bo niestety mamy taki sprzęt, jaki mamy i dziękujemy Panu Bogu, że mamy taki, jaki mamy. A pani się nazywa jak? Sylwia. Pani Sylwia, ale nie Grzeszczak. No dobrze, proszę nam już nie krzyczeć i zadajemy kolejne pytanie konkursowe. Boi się pani? Zobaczymy. Zobaczymy. I to jest, uważam, najbardziej adekwatna odpowiedź dzisiejszego dnia. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Bardzo dyplomatycznie zresztą. No dobrze, proszę pani. Uwaga, pytanie brzmi. Kto jest założycielem, fundatorem i prezesem Fundacji Dzieciom Twój Rekord Pomaga? Pan Drabik? Pięknie! No proszę, że pani, no królowo, no wiedziałaś. Dobrze, jakieś tam dzieciątka mamy, rozumiem, mamy. Siostry, nie moje. Dobrze, proste są, dobrze, to damy. Proszę, kuleczki mamy. Proszę wracować sobie. Na klejeczkę poprosimy też drugą naszą wspaniałą wolontariuszkę. Widziała pani, gdzie to proste? Nawet jak się nie wie, to się wie. Tak jest, my też dziękujemy, życzymy miłego pobytu tutaj, a później zapraszamy oczywiście jeszcze na jakąś taką rozmowę, bo też państwa zapraszamy, bo to nie jest tak, że my tutaj tylko pogadamy, a później nas nie będzie, bo jeszcze przez jakiś okres czasu będziemy. A pani chce tutaj z nami postać i zdjęcie, a proszę bardzo, proszę nawet teraz, nie ma żadnego problemu. Dobrze, kochani, to że tak, i uwaga, i teraz jeszcze jedną osobę. O masz. Panią mogę poprosić? Pan się nie odwraca, ja widzę panią. Pani ma takie same okulary jak ja, mogę panią prosić? No proszę mi nie odmawiać. Proszę cię nie. Bardzo panią proszę. No, o tak, pięknie. Bo... Słuchajcie, jak ja bym chciał być tak opalona, ja w kółko w tych ciuchach chodzę, no ja nie wiem, no jeszcze ktoś powie. Wyskakuj z tej koszuli. Wariat przyjechał nad morze i się nie opala. Mogę tu bliżej? Jeszcze. Pani imię? Ula. Pani Ula. Przepiękne są Ule. Ula Dudziak, prawda, na przykład. Pani kojarzy Ulę Dudziak? Tak, jakby się tak brzmiało, proszę państwa, dobrze, pani Ulu, gdzie pani wypoczywa z kim? Z
z mężem wypoczywam. No dobrze, pozdrawiamy męża, gdzieś tu nie opadał, rozumiem? Dobrze. Panie mężu, bądź pan dumny z żony, bo żona za chwileczkę wygra, no może nie samochód, może nie telewizor, ale postaramy się, żeby wygrała najpierw piłeczkę. Jeżeli pani zostanie jeszcze dłużej z nami, to postaramy się, żeby te nagrody były lepsze. Dobrze, żeby były bardziej wartościowe, jeżeli to są za mało. No dobrze, no to pierwsze pytanie, no może w zasadzie drugie, bo za chwileczkę Ola zadaje pytania. Oli, jesteś ze mną? Jesteś, już się bałem, że ciebie nie ma. Proszę państwa, no dobrze, proszę teraz tak. Jesteśmy w Kołobrzegu. Jesteśmy w Kołobrzegu, a pani pochodzi skąd? Siedlce. Siedlce, no dobrze. Ile jest kilometrów z pani miejscowości do Kołobrzegu? To coś 600 około. Pięknie, wielkie brawa, proszę państwa. No to dla pani, bo jest urodzony geograf. Tak, a dlaczego by nie? Proszę bardzo. Piłeczka i naklejeczka tradycyjnie. Zaczynam się bać. Gdzie naklejamy? Jest. Udało się. Dziękujemy pani Inu. I jednak to nie boli. Widzicie, słuchajcie, naprawdę my nie gryziemy. No, my nie potrafimy gryźć, drapać. My tu jesteśmy po to, żebyśmy miło spędzili czas, Olu. Olu, oddaję ci pałeczkę. Skoro oddajesz mi pałeczkę, to ja w takim razie poproszę, jeżeli ktoś ma ochotę na ten konkurs i chciałby do mnie podejść, to serdecznie zapraszamy, bo jeszcze jest na pewno piłeczka do wręczenia, nie jedna. A tu takich trzech przystojnych tutaj, że tak się wyrażę, dżentelmenów w okularach. Chodźcie chłopaki, trzech muszkieterów. No to jak już stoją, tak pięknie się uśmiechają do mnie, no nie mogłam nie zareagować. No dobrze. To słuchajcie, w takim razie umawiamy się tak. Każdy z was zostanie po piłeczce już teraz. I zrobimy sobie konkurs piłeczkowy na zasadzie już nie odpowiedzi, tylko teraz zobaczymy, co wydarzy się z tą piłką. Uwaga, jak myślisz, Jarku, jak możemy zrobić, jaką rywalizację? Trzymaj mikrofon, bo drże cały tydzień tutaj, zobaczyłem, więc nie wiem zareagować. Dobrze, tak, panowie, no dobrze, mamy piłeczki. Co trzech muszkieterów jest w stanie zrobić z taką malutką piłeczką? Czy ta piłeczka jest w stanie jakoś tutaj oczarować wszystkich państwa? Oczywiście z waszych rąk, moi drodzy, tak? Jaki macie sposób? Co możecie pogadać z tą... Jak to działa? Ja wiem. Damy jeszcze jedną piłkę. Zróbmy tak, że każdy ma dwie. I kto potrafi... Spróbujcie sobie, chłopaki. Ile razy przeżonglować z ręki do ręki? Nie jest to proste. Może ktoś ma jakieś doświadczenie, to oczywiście będzie to od razu widoczne. No, proponowałbym, może niech na razie panowie sobie poćwiczą i jeszcze raz nie opuszczają, bo was zgarnie ochrona, bo to nie jest takie proste, prawda? Ja wiem, a co ma powiedzieć Krzysiu Drabik, który żongluje tyloma butelkami na tak długim dystansie? To jest dopiero, nie wiem, to jest dopiero niesamowite. Jak go podziwialiśmy wszyscy w Mam Talent, gdzie oczywiście otrzymał nagrodę publiczności, no to by mnie rada, wiecie, to była taka energia. Zobaczycie dzisiaj, kochani, zobaczycie, co Krzysztof potrafi. Człowiek wielkiego serca. Ale tutaj panowie, mam nadzieję, też nie mają sobie nic do zarzucenia i uważam, że też będą mogli na coś ciekawego pokazać. Może będą następcami Krzysztofa Drabika. Więc słuchajcie, chłopaki, łamiamy się tak. Pociśćcie sobie teraz lewa, prawa ręka. Czyli jedna piłka trafia do prawej, a prawa do lewej. Dokładnie. No i teraz dokładnie. I teraz umawiamy się, że teraz musi wysokość piłki być na wysokości co najmniej okularów, okej? Okay? A ręce są na wysokości pępka. I teraz dopiero zacznie się konkurs, bo ja widziałam, że było za proste, a teraz będzie naprawdę trudno. Okej? Okay? To w takim razie uwaga. Kto do samego końca będzie żonglował, ten wygrywa, okej? Okay? Wiadomo, że jeżeli komuś spadnie piłka, albo będzie musiał sobie jakoś tam ją przytrzymać, to w tym momencie oczywiście odpada z konkursu. A najpierw jeszcze powiedzcie, jak macie na imię? Sylwester. No i... Jesteście kumplami, czy tak przypadkowo? A, kumplami, to jeszcze bardziej będzie fajna rywalizacja. Uwaga, to jesteście gotowi? 3, 2, 1, lecimy! I tak jest, już mamy tylko dwóch. No, nie jest źle. Jest zwycięzca! Proszę o wielkie brawa! Gratuluję serdecznie. Dobrze, czy jako organizatorzy mamy może jakąś specjalną nagrodę dla zwycięzcy? Kochani organizatorzy... No piwo. rozumiem. Umawiamy się tak, w takim razie mamy? Jarku, jest pytanie tylko do teraz organizatorów, czy mam dla pań. Jeśli ktoś z pań chciałaby się odmłodzić o 5 lat, tak nieinwazyjnie i ekspresowo, to zapraszamy po prostu tutaj do naszego namiotu. No poczekaj, już tak nie zapraszę, jeżeli już tu jesteś, to trzeba jakiś konkurs zrobić.
Panie, czekaj, to dziewczyna, tak, no dobrze, to mam tak, już chciałem powiedzieć buteleczka wina, ale to nie ta impreza. Mamy piłeczki, mamy naklejeczki i mamy oczywiście zabiegi odmładzające. I uwaga, jakieś pytanie sobie wymyślę, które byś chciała zadać? Wiesz co, to jaki dystans ma, pokonuje Krzysztof Grabik podczas całego tutaj naszego, ultramaratonu gwiazd? Właśnie, jaki dystans pokonuje Krzysztof Grabik, właśnie organizator, pomysłodawca, na którego tutaj wszyscy czekamy, który żongluje tymi butelkami. Uwaga, to jest postrzegawczy i to słuchał. Pani Ania? Pani Aniu, brawo, wielkie brawa Pani Aniu. Zapraszamy Panią Anię, tak. Co jeszcze możemy, tak? Jeszcze jedną osobę, uwaga, i jeszcze jedno pytanie. Pani Ania z nami zostanie. Pani Aniu, Pani tu wszystko zgarnia. Jeszcze trochę to my będziemy musieli się stąd zabrać. Dobrze, Agnieszko? I może jeszcze jedno pytanie. Czy Krzysztof idzie tylko w dzień? Czy może w innej porze? Kogo tam pan pokazuje? Gdzie jest? Gdzie? Żona? Gdzie? W morzu? Która? Pani Wróżowy? A, jak udaje, że nie. No zapraszamy tutaj. Nie ma takiej... No jak to tak można się zachowywać? Przywołuję Panią do porządku, w imieniu prawa i nie tylko. Dzień dobry, a dlaczego to tak Pani? A gdzie tam Pani szła na spacer? Teraz? No wie Pani co, bez męża? Proszę Pani, imię Pani? Monika. Teraz już wiemy dlaczego do morza, bo Monika to dziewczyna ratownika. Dobrze, Pani Moniko, cieszymy się, że jest Pani z nami. No mąż niestety, ale wprowadził Panią na taką liznę. Głęboką. A co? Proszę Pani, za mnie nie ma głębokich wód. Tam są ciepłe, miłe, spokojne, opływowe, romantyczne, subtelne i tak dalej, i tak dalej. I uwaga, odpowiedź na pytanie Agnieszki. Agnieszka jeszcze raz zada pytanie, Pani się wsłucha, następnie odpowiedź, a później bijemy brawa. Uwaga. No dobrze, czy tylko Krzysztof idzie w dzień, czy o innej porze również? Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy oglądają transmisję live streaming. Powiedz, jaki jest adres. Na www.jazd24/ chyba bodajże info.pl, ale na pewno jazd24.pl. Zachęcamy wszystkich do... Już Krzysztofa widzimy, proszę Państwa. No dobrze, no to szybko Pani odpowiada. Szybko, mamy 10 sekund, uwaga! Idzie w nocy też. Dobrze, brawo, jest, tak, wielkie brawa! Pięknie, Krzysztof Grabik, powitajmy go gromkimi brawami! Już zwierza, już leci, proszę Państwa, z buteleczkami! Krzysztof Grabik, fundator, inicjator, proszę Państwa, to on pokonuje 500 km w dzień i w nocy, upał czy nie upał, w pogodę, nie w pogodę, tak jest. Powitajmy go, proszę Państwa, to jest naprawdę niesamowity wyczyn. Ten człowiek się poświęca, żeby dzieci wyzdrowiały. Druga edycja plażowego ultramaratonu gwiazd, twój rekord pomaga, zawitała do koło brzegu. Krzysiu, czekaliśmy na Ciebie. Grabiczku nasz. Krzysztof, powitanie. Zobacz, pogoda przyjechała. Dobrze, wodę, jedzenie i tak. Autografy za chwilę, proszę Państwa. O Panach też myślimy, spokojnie, to coś wymyślimy. Krzysiu, dobrze, wody i tutaj, dobrze? Zapraszamy Ciebie na krótką rozmowę. Widzicie, to właśnie ten człowiek. Można dotknąć, nie gryzie, ale jak rzuca... I zrobię sobie oczywiście zdjęcie pamiątkowe, słuchajcie, jest naprawdę człowiek o ogromnym sercu, o naprawdę wspaniałym zasobie miłości, który właśnie w tej chwili rozlewa się tutaj na polskich plażach. I to jeszcze jakim? Krzysztof, ty to masz energię, ja ci powiem, ja bym nie dał rady. Kiedyś pokonałem 5 km po plaży i powiedziałem nigdy w życiu. No jeszcze na truskawkach, gdzie mam, zebrałem tyle co nic, więc... A taki miał zakwasy, że głowa boli. No nie jest to proste, słuchajcie, naprawdę trzeba mieć dużą kondycję i wydaje mi się, że jeszcze odwagę, żeby zdecydować się na 500 kilometrów, przecież to jest ogromna, ogromna odległość. To chyba 5000 kilometrów, prawda? Tak. Jak żeby nie patrzeć, ja dzisiaj pociągiem pokonałam to, nie wiem, 5 godzin, tak? A tutaj będzie naprawdę wszystko pokonane na własnych nogach. Krzysiu, wielki szacunek. Wielki szacunek i jeszcze raz wielkie brawa dla Krzysztofa, za chwilę Krzysztof przemówi do nas. Czapki z głów, tak jest. Krzysztof Grabik, proszę Państwa, jedyny człowiek w swoim rodzaju, inicjator jedynej takiej akcji w Europie, bo sprawdziliśmy. Nie ma, słuchajcie kochani, to jest naprawdę coś niesamowitego, że nie ma w Europie żadne państwo,
nie wpadło, żaden obywatel danego kraju nie wpadł na taki pomysł, co Krzysztof, aby założyć fundację, która będzie właśnie tworzyła co rusz nowe rekordy sportowe, prawda? Nie tylko, bo Krzysztof również jest znany z tego, że żonglując butelkami, no, szedł na sam szczyt Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Również to była akcja charytatywna. A jeszcze przed nim tyle akcji. Krzysztof. Krzysztof. Tak jest. No i właśnie Krzysiu, ja naprawdę zrobię już co w mojej mocy, żeby trochę to słońce mniej paliło, żeby nie była taka lampa. Widzisz, a prosiłeś. No więc słuchaj, mówisz i masz. Więc wiesz, ze mną jak z dzieckiem. Olu, niech przemówi. Krzysztof Drabik. O Jareczku. Dobra, przywitam się z Państwem w ten sposób. Ktoś by pomyślał szaleństwo, ale ja kochani, nie jestem szalony. Ja mam fajny pomysł na fundację. Chciałbym, żeby Fundacja Dzieciom Twój Rekord Pomaga była bardzo realistycznym projektem. Nie tylko polskim, ale też europejskim, mam nadzieję, może i na skalę światową. To było moje takie marzenie od wielu lat. Natomiast pierwszy taki, mogę krzesło prosić, dziękuję. Dziękuję, już Stefan III, współorganizator tego całego pozytywnego zamieszania. Jarosław Miller, aktor, prezenter radiotelewizyjny, no i Ola, Aleksandra Kostka jeszcze mi tutaj robi masaż. Dziękuję, Aleńko, ty nasze słoneczko, zrobiłaś takie słońce od Świnoujścia. Prosiłem Olę w tamtym roku na 19 dni przejścia, było 14 dni pogody. Padał deszcz, no i powiem szczerze, że ściana deszczu już na 10 km od Świnoujścia. Powiedziałem tak, że ta ściana mnie złamała, nie złamie mnie nic, ale wierzcie mi, że to co mówię teraz do Was, nie jestem w stanie nawet w 2% przekazać, co czuję na trasie. Strasznie tęskniłem za tym, nigdy dziękuję bardzo, już Boguś już wystarczy. Boguś Wawro, jako Anna Wawro, ta osoba odpowiedzialna od live streama, tutaj siódme poty, wylewa oczywiście tą całą transmisję, możecie śledzić aż do Gdańska na www.jazd24info.pl albo wchodząc na Fundację Dzieciom Twój Rekord Pomaga. Nie mogę Wam obiecać, czy dojdę do Gdańska. W tamtym roku było to 19 dni przejścia. Jakiś tam telefon dzwoni. Chyba mój. A, ja w ogóle z telefonem się poruszam i czasami odbieram telefon. Słuchajcie, ja z tej strony jeszcze zanim powiem coś, powiem, że ogląda akurat moja małżonka Ela. Pozdrawiam, kochanie, pozdrawiam swoje dzieci. Szymonka i Michałka. Oni do 18 są na koloniach. Tak to sobie wymyśliłem, kochanie, że 17 kończy rekord, także mam nadzieję, że w zdrowiu akurat tutaj dojdę do Gdańska i będę mógł swoje dzieciaki akurat odebrać do domu. Pozdrawiam też Kasię tutaj, która jest z Elą. Kasiu, pozdrawiam Ciebie. Pozdrawiam Madzie. Do Minisia, Majeczkę, całą swoją rodzinę, rodziców, brata, wszystkich swoich znajomych, przyjaciół. Pozdrawiam serdecznie miasto Bytom, z którego pochodzę, jak i również wszystkich wolontariuszy. Chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować, bo widzę, że z dnia na dzień jest coraz lepiej. Wszyscy się angażują, no i całą szkołę gastronomiczną tolarską z Bytomia, z której pochodzę, i większość wolontariuszy jest właśnie ze szkoły. Dobrze, okej. Muszę mówić o tej akcji, okej. Także będę mówił szybciutko. Będę starał się skrócić to na ile mogę. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że jestem w Kołobrzegu. Dla mnie to jest miasto bardzo sentymentalne. Natomiast dzisiejszego dnia jeszcze czeka mnie około 25 km. Każdy odcinek trasy kończy około godziny 12.01. Także schodzimy z plaży, mniej więcej około godziny 2.00 mam rehabilitację i po godzinie 2.00 godzinna rehabilitacja, półtorej godziny, około godziny 4.00 nad ranem kładę się spać, wstaję około godziny 8.00, śniadanie, dużo akurat rzeczy w siebie muszę dać, żebym miał siłę na tą całą trasę. No i nie ma odpoczynku, tutaj nie ma dnia odpoczynku, to jest 10 ultramaratonów, 50 km po piasku w 10 dni. To nie jest szaleństwo, ja wam mówię, staram się przygotowywać do tego rekordu. Osoba, która się nie przygotowuje wydolnościowo, odpornościowo, oczywiście nie wiem, czy jest w stanie, troszeczkę zaniedbałem się ostatnio, ale tak jak niektórzy mówią, siła wytrenowania, później jest umysł. Trzecia linia, czwarta, ostatnia, taka najważniejsza linia, to jest serce. Ile jesteś w stanie dać, to przechodzisz. Tak jest też na maratonach, bo dużo maratończyków mówi, że maraton zaczyna się po 30 km i faktycznie tak jest.
W tamtym roku zacząłem biegać maratony, żonglując na pełnym dystansie 42 km i zawsze chcę się mieścić w limicie czasu. Na razie to się udaje, natomiast życie jest takie, że lat nam troszeczkę przybywa. Ale tutaj mam, tak jak powiedziałem, 50 km do przejścia i każdego dnia wierzcie mi, że mam straszną determinację, ale boję się tego dystansu, powiem, że on jest bardzo długi. W tamtym roku zajęło mi to 19 dni, przechodziłem, nie biegłem, tutaj muszę truchtać. Plażowicze, którzy, urlopowicze, którzy są na plaży, to wiadomo, to nie ułatwia to wszystko, ale no staramy się, tutaj mamy tą relację też z roweru, także bardzo wszystkim dziękuję za przybycie, za to, że jesteście tutaj ze mną, za to, że wspieracie, jeśli możecie wesprzeć, tutaj są wolontariusze z puszkami. Słuchajcie, rok i rekord, dziękuję bardzo. Rekord to tylko jest dodatek. Najważniejsza jest pomoc dzieciom, które niestety będą ulegać, niestety, ale będą ulegać w trakcie wakacji wypadkom wodnym, jak i również lądowym. Staram się tą akcją wzbudzić tutaj akurat zainteresowanie otoczenia i będę chciał, aby ta akcja była, tak jak wam mówię, bardzo medialna, bardzo na taką skalę tylko polską, ale europejską. Mam nadzieję, że oprócz Bałtyku też przemierzymy inny brzeg. Także mam dużo planów fajnych, ambitnych. Największy plan moim akurat takim marzeniem jest rozpoczęty projekt Żonglując na Everest. Chciałbym w przeciągu 5 lat wejść na 14 najwyższych budynków na świecie, oczywiście pod banderą Fundacji Dzieciom, która jak odpomaga. Udało się to zrobić na Pałac Kultury. W październiku będzie wieża Eiffla, mam nadzieję, że się uda. W następnym roku Malezja, Hongkong, Szanghaj. Te budynki, wszystkie budynki do iglicy mają 8848 metrów, 14 budynków najwyższych akurat. Krzysiu Wielicki, znany himalajista, powiedział mi, że jak uda mi się to zrobić, to wejdą ze mną na Everest. Także to jest moje największe marzenie w życiu, wejść akurat na Everest i mam nadzieję, że go spełnię, a tutaj akurat wchodząc na te budynki będę pomagał dzieciakom i to mnie strasznie kręci, wierzcie mi, daje mi to dużo powera. No i fajnie, cieszę się, daje też dużo inspiracji innym ludziom, że oczywiście pieniądze daje nam stabilizację, ale to nie jest najważniejsze. Także dziękuję wam serdecznie, kochajcie ludzi, szanujcie, bo to jest największe dobro i mam nadzieję, że tutaj akurat zadedykowałem to przejście na 100 lat. Na 100 lat objawie Matki Boskiej. Mam nadzieję, że dobre anioły czuwają nade mną i dojdę do Gdańska. Przechodząc przez plażę Grzybową, tak jak napowiedziałem na Świnoujściu, dedykuję też tą trasę. Niestety akurat nie jest już z nami Kamila Barszewska, która odeszła, która w tamtym roku pomogła mi jako pierwsza w hotelu Senator. Odeszła, rak akurat wykończył Kamilę, natomiast wiem, że Kamila jest koło nas cały czas. No i przede wszystkim chciałbym zadedykować te całe przejście swoim dzieciom i powiedzieć wam, chłopaki, Szymon, Michał, mam nadzieję, że już dorastacie, już wiecie, co tata robi i wiem, że będziecie dobrymi ludźmi, także pozdrawiam was serdecznie i dedykuję wam tę trasę. Dziękuję bardzo państwu. Krzysiu Drabicz, wielkie brawa kochani, zmęczony jesteś. Teraz państwo pozwolicie, że zrobimy delikatną przerwę 10-15-20 minutową. Powrócimy do państwa. Niestety już bez Olibola już musi nas opuścić. No, spieszy się. No, jutro pytanie na śniadanie, Gdynia i tak dalej. Czeka na nim i Gdynia wzywa. Ale cieszymy się, Olu, dziękujemy, że byłaś razem z nami. I teraz zapraszamy wszystkich chętnych na wywiady, autografy, zdjęcia, pytania. Zachęcam. Krzysztof Drabik do waszej dyspozycji. No.
Co? I teraz jak robimy to wywiad? Nie. Wiadrami na się normalnie są. Ale idzie. Nie ma internetu. Już? To taka jako jest, to jak we mnie. Nie ucieka na szczęście tego. Taki dziwny mam na ten. Co chcesz dla ciebie? Nie, zabieram jeszcze jeden, bo Antek mówi, że to jest mu mało. Jeszcze jeden dla Antka. Znaczy, już chodzi tam nie ma. Tutaj są jeszcze wszyscy, wiesz? To znaczy, że dobrze. Czy coś działa? Ja dla Krzyśka, chciałam udać jakiś widelek, są tak. Nie, nie, bo ma burgera. Ale widelek też nie da. Ma, macie tu. Cieszę się. Ale myślę, że to nie będzie. Miłosz? A tam będzie to robicie na się? Ciężko. Przecież widzisz, że nie ma nas przed wami, jak on będzie. A tak byśmy mówili, to jest ciężko, bo wychodzą takie problemy, inaczej to jest ciężko. Idzie o to, czy się traci, czy się traci, że ma to cały czas. Dlatego muszę wszystko, teraz będzie mi dużo rzeczy na tapie zrobić, bo się że tak wiesz. To nie boli. W miarę dajemy radę. Przyjemniej już było, tak? Tak, ja powiem ci, że możesz być z niego wytrzymać. Ogarnął sobie filmy przez kamerę. Teraz już pani nie będzie prowadzić teraz zdarzenia nad małymi kroczkami. Mamy taka piękna opalenizna, ale to... Będziesz jakieś filmiki robił jeszcze takie, co planuję, to już wiesz wtedy? Cześć Boga, że cię nie, naprawdę wolniej się męczą. A to zauważyłem w tamtym roku po trasie. Jest różnica. Ty może byś coś jadł, co? Też? Nie, ja zaraz prędzej będę w drugą stronę. Co ci się dzieje? Przez to tak? Coś zjadł? Coś zjadł? Coś zjadł? Szekuwa, teraz po nich biegłem. Wyglądała jak siostra własnej dzieci. Chyba pani nie próbne brać teraz. Normalnie tak jak mało ci zmusza, nie? Gdzie mam jest zdjęcie tak w razie? Co ci to? To się idę zapytać. Nie, mam. Takie, tak, masz na pewno? Co? Nie! Małe napoje. A czy to jest na plecach? To jest lepiej chyba. A jak już ten wypierdolę? To na ręce. Dobra. Gdzie będziemy spali? Ale ja tam tą ulotkę wzięłam. Co robicie? Jest ta ulotka. To na tych ulotce tam. Zostań. Ja bym ma małko. Ręka się zmyje, ulotkę można dać zawsze na alkohol. Co? Nagrywa. Nagrywa. Nagrywa.
Czyli jak się świeci, a czerwony, to nagrywa? Teraz się nagrywa. Ale to nie jest nasze, bo tylko się zbija do pamięci, nie? Tak. Jak wiesz, się... jeszcze raz, pan ci się? Górę, górę. Góra, czerwony. Ale to tak. I jeszcze raz. Teraz, teraz nagrywa i jeszcze tyle. No działa. Na tej straży. No. A długo pić macie? Nie. Czy powerbanki chcecie? Absolutnie nie jest bolesne. Ale jest takie dziwne. Czekajcie na chwileczkę. Na chwileczkę podejdźcie. Będzie chwila do... Pokaż się dziewczyny. Antoś, tak? Tu masz powerbank, prawie swój. Tak. Dobra, ale to ci sobie Ankę niegazowaną. No, no, no. I kup, tak, są banany tam są. I poddają się. No i relaksują się z zabiegą. Co się dzieje? Super. Kilogram. No i dwa snickersy. Jest wszystko okej? Nie. Woda mineralna jest potrzebna. Mamy te małe takie napoje? Na pewno nie zaszkodzi, a może jutro pani się... Woda mineralna. Dobra. Jak nowo narazowa. I trzy snickersy, dobra? Powiedz nam, dajcie za środek. Żeby mi była zdana. Dobra, no, na razie. Ci sawianka i muszynianka będzie. A co? Gdzie jest to? A w tyłu? Ej, a ten przedni jak obusimy koło? A kapów nie. Ale żeby... a ty, co w nim działa w tym? Podobnie linka przygotowuje. To wyjdzie, proszę? Siódka, tak, to koło przednie. Obrócimy, żeby tarcza. Jest tarcza. Gdzie jest tarcza? Jest tarcza. Jest tarcza. Tylko ona jest obrócona taką stroną, wiesz? Znaczy ja na czole zawsze mieliśmy twarz, która jakby nie jest w stanie normalnie pracować, tak dobrze, tak? Mają różne podnie. Galwaniczna maska i to wszystko. Podoczka i później krew na grzebie. I to cudowne urządzenie, pokaż mi tutaj do kamery. Mieści się w kanclerce. No przecież jest. To jest kit. Ja mam podzielę. Co ci jest? Coś nie tak? Nic się słabo. A co żeś grał? Co? Czy jest coś? Nie. Zaraz chłopaki wrzucą coś ziem. Panie Bogusiu, mówiąc tutaj do kamery, możemy stać przed kamerą, czy muszę mieć mikrofon? No to muszę go włączyć, no. Ale to zostaw, niech Krzysiek zjepie, wiesz? No dobrze, ja wiem. Boguś, mogę na chwilę się podłączyć do kabla? Chyba musi, ale poczekaj, żebyś podłączył się tutaj, daj. Ale daj fona, to jest, ty masz daj fona. Aha, ale ja też mam puste, wiesz? A, dobra. To zaraz się to przerzucę, tak żebyśmy... Bo ja wstawiłem kabel sośnie. Co? Sośnie. Nie, dobra. Ja poczekam na sosnę. Który? Dostarczać czy... półtora kilometra. Woda będzie zaraz, będzie. Tak. Wszystko zaschło. Nie, bo się raz pytała, czy mam wtedy. Będzie zaraz, chłopaki przyniosą, dobra? Masz jeszcze coś, czy już? O, 26 nie ma więcej niż ja. Nie, dobra, ja poczekam na sosnę, sosna wróci, myślałem, że ten. Uważaj, bo to tak.
To mówię, że ja ci nie mogę pomóc. Ja to pytałam, to ci coś się nie powinąłeś na dół. Znajdziesz ją potem? Znajdziesz ją potem? Co? Czyli na cały rok. A to musisz podpisać, że twoja, bo to może też ktoś zakopał. Będzie, bo ja mam urlop do 17. Wytrzyma rok? Wytrzyma rok? Jak nie, to się rozłoży. Oj, to się rozkłada długo. Kilka tysięcy lat. Plastik. Na drewno 3-2 lata się rozkłada. A to plastik. A, plastik. Nie, ja będę miał. Ja będę... Chłopaki mi pan... Poczekaj, tak? No, my już nie przeszkadzamy.
rzucić nam. Ja nie, muszę to mieć. Ja też potrzebuję sobie. Tak? Nie wiem, zaraz powiem Krzysztof, żeby cię zadzwonił, bo ja nie. Dobra, ale coś naprawiłem. No bo nie wiem, no ja powiedziałem, że tam jechał, no bo myślałem, że tam to bierzemy, ale on teraz odwołał to. Więc ja już nie wiem. Dobrze, ja powiem, że pierwszy co zrobił, to zadzwonił do ciebie. Ale Bartek, ja z nim nic nie ustalę, zrozumiem to. Dobra, no na razie. Te wody. Dobra. Widzieliście? Antek? Antoni? Banany, snickersy i wody. Tak, jak się nie jest,
9, ale jak po prostu. To jest moje, to jest moje. Ale na przykład to są moje, tak? Nie ma. No to wiesz, jak to wygląda, bo ja nie wiem, to się jak wygląda. A dziewczyny, ja wam powiem tak, jak o mnie przestałem źle mówić, to ja się wtedy martwię. Aka! Mogłaś jedna dziewczyna udarła. Tak, tak. Dobra, wegetarianka, to są efekty, wiesz? Słuchaj, robimy tak, że tego sporo coś to schodzi, a panie, bo tutaj jeszcze są kolejne dwie czy trzy. W konkursie robimy się tak, o reszta są takie profesora, ale pan już są jeszcze kolejne trzy. Krzysiek! Jak jeszcze coś? W samochodzie. O, dobra, przygotowanie. Masz jeszcze to multivitamin? Ma pan ten?
A to już pan musi sobie wziąć i skruszyć. Na pół najlepiej. Dobra, brawo. Dobra. Proszę. Dobra, brawo. Dobra. No zdrówko. Dziękuję. Co tej dziewczynie jest? Tak, jest to tutaj, choć usiądziesz sobie. Przyjacielu drogi. Tak jest. Mogę tutaj nasz też towarzysza z Warzywi. Super jest, Bogdan jest. A to Krzysiek będzie usłyszał, to ja go dam tutaj. Kogo to jedzenie? Krzyśka. No, no to nie wolno. Teraz na pewno nie z niego za dużo emocji. Co? Usiądź sobie, Krzysiu. Nie, spokojnie. Ja nie jestem pokój, ja się nie brzydzę. Ja też nie. Ale to nie moje. To nie ma, nie wszystko. Nie, nie, magnes. Nie. A co? Jeszcze lepiej. No dobra, czyli ktoś sobie Maciuszka? Robi. Ja muszę się zrehabilitować z powrotem. Zostaję w takim razie, jak takie rzeczy są. Mówiłem ci nie pić tego. Tylko dwa piwa wypiłem. Och, jakiego masz wspaniałego szefa. Fajnie by było mieć takiego szefa. Sabina, dzień dobry. Oglądalność na Facebooku, jakbym chciała zobaczyć. Pokaże mi pan. Zależy, filmik obejrzałeś. W tej chwili? Nie, w tej chwili to nie. No, jakby nie było, jeden z najlepszych programów to robi, tak? Polski. To przeciwko mi, to już tam wiedzieli, ale tutaj masz. To z tego masz. To było to wrzucone przy wodnym kolejnym. Więc słońce mi się wyrabia. Dobra, teraz wrzucę. Tutaj masz. Tu masz filmy. No, tak, nie wiem, czy go oglądała. Oglądalność, tak. To jest też chyba. Go oglądała. A jak obejrzę, to na tyle jeszcze. Ja będę miała na siebie studiować. Czemu? No, no, to jest Antek zrobić mi działanie. Wow. Ale lepszej jakości ci nie mam, bo jest. Bo nie mam internetu. Proszę. Tak w filmie. Nie wiem. A przebędę z ekipy, osiągnąć swój cel. To mi jeszcze, bo muzyka jest też wyłączona do źródła. Tak się jedzie. Do masz prawie 2000 wyświetli. No ale w tym momencie na pewno osiąga to Krzysztof na drybicy, który walczy z tym wytrwale. Trzeba go mocno dopingować. Nadchodzący. O proszę, świetnie. I tak dalej. Krzysiu, zostałam tutaj z tych racji sytuacji, które tutaj się wydarzyły. Za, poza. Hej, uważajcie, bo te sprzęt troszkę kosztuje. Krzysiu, naprawdę walcz wytrwale, wytrzymasz, ja w ciebie mocno wierzę. Wiem, że te słowa ci świetnie pomogą. O, tym się nie przejmuj, idziesz dalej. Zwycięstwo to pomoże.
ktoś też musi odpocząć, nie? No. Oczywiście, jak najbardziej. Wszyscy myślą, że to tak wow, proste, nie? Wcale to nie jest takie proste, nie? Jak się innym wydaje, oczywiście. Ale ludzie są zajebiście. Po to to robimy dla was. A przede wszystkim ta fundacja polega na to, żeby dzieciom pomóc ulegnięciu wypadkom. Wodnym, lotnym. Moim zdaniem to będzie najlepsza fundacja, bo to będzie jedyna. Jedyna moja uwaga. Nienawidzę podatku. No. Ale jeszcze jest jeden tam, zobacz na tych, jeszcze jeden jest właśnie. Co? A ja następnego podłączę. Dobrze. Przepraszam, co mam robić? To ja nie, to idź do... No, to... Thank you.
Right.
No, ale to jest też drugi Tego. Wow, ten mi zrobi burgera z futraka? No! A to mnie nie sesamy. Masz, jedz! Nie, jak oni umie dojechać i jedzenia dać przez to. Ale zjedz go ty! Dobra, zaraz podjedz. Pan kieruje tym busem drugim? Nie. A ty, no kto to powinien być sobą? No, ani byśmy do szpitala wzięli na to badania. Tylko Werka ma bardzo daleko samochód tam na końcu Leptaka i czy ktoś by mógł z nią pojechać, żeby wsiadła do samochodu i przyjechała w tej kolanie, nie? Jeden samochód pojechał, a ktoś jest tu czas. Mogła nie jeść podobno i tak dalej. Słońce denerwują się na pewno teraz, bo wszystko teraz się dzieje. Darzę panu flipa. Tego na się. Ja? Ty też bym tego? To jest szybę? Szybia? Thank you.
Thank you.
Tak, dwie Polsce. Ja chcę pan jeszcze cały
Zawsze mi to przyjemność, jeśli dam ci to, co możesz dojść. Daj, bo już to mandatu nie ma. Co? Nic mandatu nie ma. My tam mandatu nie ma.
tą korzetę bez przyjdzie. O, jakie penie miłe. Tak? Tak. No tak, ale ja będę pani robiła zabieg za panią. A, dobra. Tak, przez 15 minut. No nie wiem, trzeba się wydać. 18. 10. Przegrałem. Ja zaraz przyjdę, co? Co się tam wydarzać? Tak, będziemy od wejścia na tło. Ta pani to nie, ale ja tak. Nie, to się też Oba twarze, można sobie i policja z tego z tym miejsca
ale nie też śmika.